W tym wideo chciałbym, żebyśmy poćwiczyli trochę interpretację zdań tekstowych, takich zapisanych słowami, i zapisywanie ich w formie wyrażeń matematycznych z użyciem nawiasów. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i ułożenia odpowiedniego wyrażenia matematycznego dla każdego z tych zdań. No to po kolei. Pierwsze zdanie 709 odjąć 19 podzielone na pół. Inny sposób powiedzenia podzielone na pół. To podzielone przez 2, czyli możemy to zapisać jako 709 odjąć 19 i to najpierw obliczymy, i dlatego tu zastosowałem nawiasy podzielone przez 2. Inaczej podzielone na pół, tak możemy to zdanie zapisać. Następne: 3 razy suma 56 i 7, czyli suma 56 i 7, to obliczymy najpierw 56 dodać 7. To właśnie jest suma 567 i chcemy mieć taką sumę 3 razy. 3 razy ta suma. 3 razy nawias i w nawiasie ta suma. Ale można to zapisać trochę inaczej. Jak przyzwyczaicie się do używania nawiasów i będziecie coraz bieglejsi w algebrze, to będziecie takie mnożenia zapisywali bez tego znaku mnożenia. Można to zapisać tak: 3 tutaj nawias a w nawiasie 56 dodać 7 i to też oznacza 3 razy suma 56 i 7. Pamiętajcie, że musimy tu być bardzo ostrożni. Gdybyście chcieli to zapisać bez nawiasów, 3 razy 56 dodać 7. To to niekoniecznie oznacza 3 razy sumę 56 i 7, bo standardowy sposób obliczania wartości takiego wyrażenia mówi, że najpierw musimy wykonać mnożenie. Mnożymy 3 razy 56, a dopiero potem dodajemy 7 i w ten sposób otrzymujemy inny wynik niż przy kolejności takiej, że najpierw dodajemy 56 i 7, a potem sumę mnożymy razy 3. Możecie zresztą sprawdzić to sami. A nawiasy są właśnie po to, żeby mieć pewność, że dodawanie zostanie wykonane w pierwszej kolejności. Następny przykład. Suma 3 razy 56 i 7. Szukamy tutaj dwóch rzeczy. Znak dodać możemy już wpisać. Pierwsza z tych dwóch rzeczy to 3 razy 56, 3 razy 56, a druga to 7. Dodać 7 to jest suma 3 razy 56 i 7. Zawsze jest dobrze używać nawiasów, bo dają one przejrzystość, obliczenia stają się bardziej oczywiste. To, co w nawiasie, zawsze ma pierwszeństwo. Najpierw obliczę 3 razy 56, a potem dodam do wyniku mnożenia 7. Ale gdybyśmy zapisali to wyrażenie bez nawiasów, 3 razy 56 dodać 7. To według tego, co Wam przed chwilą już powiedziałem, takie wyrażenie również może być zinterpretowane jako suma 3 razy 56 i 7, bo konwencja jest taka, że najpierw wykonujemy mnożenie. Mówimy na to kolejność działań. Nie wiem, czy już o kolejności działań słyszeliście, ale jeżeli nie, to pewnie wkrótce usłyszycie: najpierw mnożenie, potem dodawanie. Natomiast nawiasy możemy wstawić niezależnie od kolejności działań. Wtedy wszystko jest jasne i przejrzyste. Następne. 43 minus suma 16 i 11. 43 minus, czyli 43 minus, minus suma, suma 16 i 11. Czyli od 43 odejmujemy sumę 16 i 11. I znowu tak samo: nawiasy upewniają nas, że najpierw należy obliczyć dodawanie, a dopiero potem sumę odejmiemy od 43. Tutaj nawiasy są bardzo ważne, bo jeżeli je pominiemy i zapiszemy tak, 43 odjąć 16 dodać 11, to standardowa kolejność jest taka, że liczymy 43 odjąć 16, a dopiero potem dodajemy 11. I da nam to w wyniku inną wartość niż 43 minus suma 16 i 11. Tutaj nawiasy są bardzo ważne i nie można ich pominąć. Tylko z nawiasami wiemy, że najpierw mamy wykonać dodawanie, a dopiero potem to, co nam wyjdzie z tego dodawania, odejmujemy od 43. Następne: 10 razy iloraz 104 i 8. 10 razy coś. 10 razy. Iloraz 104 i 8. Iloraz to wynik dzielenia, czyli możemy zapisać 104 podzielone przez 8. I jak poprzednio. Takie wyrażenie możemy zapisać bez tego znaku mnożenia. 10 razy iloraz 104 i 8 albo 10 razy 104 podzielone na 8. No i ostatni przykład: 4 razy więcej niż wyrażenie 175 odjąć 58. 4 razy więcej niż jakieś wyrażenie, czyli coś będziemy mnożyli razy 4, a to coś to będzie 175 odjąć 58. I jak poprzednio, możemy to zapisać bez znaku mnożenia jako 4 razy więcej niż wyrażenie w nawiasie. 175 odjąć 58. Każdy z tych sposobów jest poprawny. W tym przypadku również, gdybyśmy nie użyli nawiasów, wartość całego wyrażenia byłaby inna, bo gdyby nie nawiasy, to najpierw wykonalibyśmy mnożenie 4 razy 175, a dopiero potem odjęli od wyniku. 58. A w tym zdaniu nie o to chodzi. Ten ostatni przykład przywodzi mi na myśl ciekawą rzecz. Gdyby ktoś podszedł do was na ulicy i pokazałby wam dwa różne wyrażenia, pierwsze z nich byłoby takie. Dwa razy nie będę tego wszystkiego mówił, tylko zapiszę takie super dziwne coś, super zwariowane wyrażenie matematyczne. To jest pierwsze z dwóch wyrażeń, a drugie byłoby takie. I ten ktoś zapytałby was tak. Szybko odpowiedz, które z tych dwóch wyrażeń jest większe, i może Was od razu kusić, żeby szybko zacząć to obliczać, żeby się przekonać, która wartość jest większa. Na przykład chcielibyście dodać do siebie 183 576 i 37 399, potem to, co otrzymacie, Chcielibyście pomnożyć razy 2 i zapisać sobie wynik, potem dodalibyście do siebie 183 576 i 37 399, a to co otrzymacie, pomnożylibyście razy 7 i też zapisalibyście sobie wynik. Takie obliczenia chyba są dosyć pracochłonne. Zajęłoby to Wam trochę czasu, no i moglibyście się po drodze pomylić. Ale jak się dobrze przyjrzeć, to nic tu nie trzeba liczyć, bo tutaj mamy dwa razy całe to szaleństwo. Będzie to ileś tam setek tysięcy, a tu mamy 7 razy to samo szalone coś, a 7 razy coś to więcej niż 2 razy to samo coś. Wniosek jest taki, że zanim zaczniecie coś obliczać, zawsze dobrze jest zatrzymać się na chwilę, zrobić krok w tył, nabrać dystansu, spojrzeć na rzeczywistość z perspektywy i popatrzeć na formę, na strukturę wyrażenia. Może coś uda się zauważyć. W tym przypadku, Da się zauważyć, że ten nawias i ten nawias są identyczne dwa razy coś i siedem razy identyczne coś. Które z nich jest większe? Siedem jest większe od dwóch, więc siedem razy coś jest większe niż dwa razy to samo coś. Mam nadzieję, że matematyka z tej perspektywy podoba Wam się tak samo jak mnie. Do zobaczenia!